Call of Duty, seria gier, której nie trzeba chyba nikomu przedstawiać i dzisiaj dostaliśmy dostęp do otwartej bety Call of Duty Vanguard, gdzie sobie będziemy mogli pograć na multiplayerze. Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień, to jest mój first look na tą właśnie gierkę. Wbijajcie też na G2, gdzie macie mega kosackie promki na gierki, link oczywiście znajdziecie w opisie. Mamy możliwość w becie zagrać sobie szybką gierkę, czyli tak zwane Wzgórze Mistrzów Dwójki, Wzgórze Mistrzów Trójki, Wzgórze Mistrzów Solo. Ja sobie zagram, moi drodzy, szybką grę, nie będę tutaj kombinował, wybrane tryby mam chyba wszystkie. I zobaczymy, jak będzie w ogóle się ten kodzik tutaj przechwytywał. Z Call of Duty Warzone mieliśmy bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o przechwytywanie gry i ciężko było to nagrać. Pierwszy mecz zagrałem tego koda, powiem wam, że udało mi się ustrzelić aż 40 fragów, co wynik był, no, potężny, ale wygraliśmy koniec końców grę tylko jednym punktem, a teraz zobaczymy, jak nam pójdzie. Taktyczne tempo 6 versus 6, tryb dominacja, gierkę nam tutaj znalazło. Jak widzicie, mamy multiplatformę, mamy tutaj graczy z konsoli. Mamy tutaj graczy z PC-tów, no i mamy też ludzie tutaj właśnie taką multiplatformę, że się łączymy z innymi. Red Star, dominacja, taktyczne tempo 6 versus 6 i zobaczymy, ludzie, jak nam się będzie grało. Oczywiście mam nadzieję, że wygramy to, nie? Na start mamy tutaj do wyboru jakieś uzbrojenie. Ja sobie grałem z STG-44, karabin szturmowy. Troszkę mam teraz grę przyciszoną, więc tak nie słyszę jak przed chwilą idealnie wszystkiego, ale lecimy, nie? Chodzi tutaj w dominacji o to, że musimy przejąć punkty. Mamy 3 punkty, punkt ABC do przejęcia. Mamy dużo większą mapę niż przed chwilą. Przed chwilą grałem na małej mapce i udało nam się tutaj klikać i te fragi wyciągnąć. Tak patrzę na drugi monitor raz na jakiś czas, czy mi się wszystko dobrze przechwytuje. Dobra, zajmujemy pierwszy cel, to jest mój sojusznik jakiś. Pamiętajcie, że przejąć szybko sobie te 3 punkty, a później będziemy walczyć z przeciwniorami, nie? Tak jeszcze map w ogóle nie znam, więc muszę je poznać, żeby wiedzieć, co, jak tutaj działa. Dobra, mamy tutaj na razie ludzi, nikogo nie widziałem. Na tym deathmatchu typowym było dużo fajniej, bo był mega młyn, nie? A na dominacji to jest tak, że za dużo nie widzimy. Okej, delikatnie gierkę podgłośniłem, bo była bardzo cicha, żeby coś też jej trochę tutaj usłyszeć, nie? I dobra, mamy tutaj samoloty jakieś, wsparcie leci. Dobra, punkt B musimy przejąć. O, to jest mój gość. Myślałem, że prąd przeciwnik się czai na nas. No dominacja, ludzie, dominacja. Dobra, mamy jednego fraga. Mamy kolejnego fraga, dwa fragi na koncie. Oj, chciałem uciec jeszcze, nie? Ale się nie udało. Gość tam na dachu siedzi cały czas. Patrzcie, mamy tutaj gości, co siedzą na dachu i mocno grają pod te daszki. Ja na tych dachach nawet nie wiem, gdzie mam się na razie patrzeć, bo no nie znam tych map. Nie znam tych map i trzeba je poznać dopiero, nie? Tutaj czysto, ale jest punkt B do przejęcia. No deathmatch. Deathmatch to jest mój ulubiony tryb, jeżeli chodzi o Call of Duty. Jak zawsze grałem, właśnie to na tych deathmatchach się klikało. Ale to nie jest ludzie pierwszy odcinek z tego Vanguarda, bo tych odcinków z Vanguarda się troszkę pojawi. Może nawet dzisiaj będzie jeszcze z jeden odcinek, zobaczymy. Bo chciałbym, ludzie, tą grę jakby tą betę wymasterować. O ty! Dobra. Ale mnie teraz gość porobił. Chciałbym tą betę wymasterować do takiego poziomu, żeby właśnie wszystko sobie obadać, co i jak, nie? Czy warto tą grę będzie zakupić w dalszym stopniu, w dalszym stadium rozwoju po premierze, czy nie? Premiera będzie miała bodajże czas, tutaj jest planowana jest premiera na 5 listopada. I 5 listopada właśnie mamy, ludzie, premierkę tego koda. I jeżeli ta gra będzie działała tak jak teraz działa, że fajnie wszystko śmiga i że ją też ponagrywać można i wam się będzie podobało, to na pewno tą grę wtedy zakupię. Bo chciałbym też, ludzie, tworzyć materiały z takich gier, które wam się podobają, które byście chcieli oglądać. I też próbuję też, ludzie, wprowadzać coś innego troszkę na tym kanale. Dobra, żeby nie zatrzymywać się, ludzie, jakby cały czas na tych samych gierkach, nie? Bo różnorodność jest dosyć ważna już teraz. I też ile można grać cały czas jedną gierkę, nie? Dobra. Ziomek obity, mamy kolejny strzał z daleka. Przejmujemy punkt B. Pasuje ten punkt B, bo nam Charlie przejęli. Dobra. Z tym ziomkiem się już kilka razy strzelałem i ten gość naprawdę jest dobry, więc na niego trzeba będzie uważać. Dobra, lecimy dalej. Charlie Baker, moi drodzy, przegrywamy. Przegrywamy tutaj delikatnie. Więc te punkty musimy przejmować, tylko jest ciężko. Patrzcie, dostałem strzała ze snajperki bodajże jakiejś. Dostałem dosyć mocnego strzała w plery.
A przeciwnika nie widać, nie? Taki tryb, no. Dobra, zabezpieczanie, punkt Charlie, bierzemy go. Ogólnie, jeżeli chodzi o gierki typu właśnie Call of Duty, typu Battlefield, to były zawsze gierki, które ze sobą się porównywało. Ja ogólnie zawsze byłem tutaj za Call of Duty. Jakoś nigdy do Battlefielda się jakoś mocniej nie przekonałem. Chociaż też niektóre BF-ki sobie pogrywałem, nie? Jednak w Battlefieldzie zawsze stawiałem na fabularkę. Jeżeli chodzi o Battlefielda, zawsze się skupiałem mocno tylko na trybie fabularnym. A jeżeli chodzi o Call of Duty, to właśnie te multi. Multi w kodzie mi się zawsze podobało i się na tym multi tutaj wychowywałem troszkę, że tak powiem. Grałem właśnie, to były moje czasy, kiedy wychodziło Modern Warfare 1, 2, kiedy właśnie grało się w te Counter-Strike'i i zawsze była ta konkurencja. COD, Counter-Strike, Battlefield. Ale nigdy jakoś się tak mocniej nie przekonałem do Battlefielda, tylko bardziej właśnie byłem w teamie Call of Duty, dlatego że te mapy były w Call of Duty mniejsze. Mapy w Call of Duty są bardziej, że tak powiem, przejrzyste i jest większy młyn. W Battlefieldzie te samoloty, czołgi, te wielkie wojny mnie tak właśnie nigdy nie zajarały, nie? Ale w Call of Duty powiem wam, że zawsze na pełnym powerze, nie? Zawsze mi się podobało. Dobre, Baker utraciliśmy, ale dwa punkty inne mamy. Musimy tutaj zająć przeciwnikami. Kurczę. Dobrzy są. Trzeba uważać na nich trochę. Mam jeszcze jednego, no i dożyliśmy. Jest kolej za ścianą. Dobra, w Call of Duty też była opcja zawsze tych skoków i strzelania jakby w nalocie, nie? Patrzcie, ale nie udało mi się go ubić. No, są tutaj też gracze mocniejsi. Call of Duty Warzone mamy, nie? Warzone sprawił to, że ludzie do koda trochę się przenieśli na komputerach do gry. Bo ogólnie Call of Duty też dosyć jest mocną taką grą konsolową, nie oszukujmy się. Rynek amerykański, ludzie, i Call of Duty to jest ich jakby e-sportowy sen. Jeżeli chodzi o Europę, to jej bardziej ludzie właśnie stawiali właśnie na Counter-Strike'a i tego typu giereczki. Ja ogólnie jestem za kodem właśnie, żeby sobie tak pograć casualowo, sportowo, nie wiem. Chciałbym też może kiedyś spróbować jakieś turnieki sobie zagrać. Bo ogólnie ten Battle Royale w Call of Duty działa jeszcze, nie? Sportowo. Bo normalnie w Europie, jeżeli chodzi o zwykłego koda, ciężko o te sportowe tytuły, że to się mocniej rozwijało. Jezu, co ten gościu kampi cały czas? No, jeszcze go nie trafiłem, nie? Blisko głowy, było blisko. Było blisko, ale nie udało nam się go ubić. 123-125. Aktualnie wynik tutaj się nam wyrównuje. Mamy dwa cele przejęte. Ajce mamy na naszym koncie i punkty rosną też nam, nie? Więc sobie co wiem, zdobywamy. Tylko powiem wam, że my tracimy tutaj aimowo troszkę, bo jak widzicie nawet moje staty 9-5 nie jest źle, ale też nie jest najlepiej. Dużo tutaj ludzie się przyczynia do tego to, że ja tej mapy jakby nie znam, nie? I powoli już ją poznaję, powoli już wiem, gdzie mogę biec, gdzie mogą być przeciwnicy. Ale to jeszcze, ludzie, nie jest to. Dobra, zostałem tutaj zabity. No i mamy punkt A przejmowany, więc ten punkt A pasuje przejąć albo B w tym momencie. 141, 134. A utracone, ale B już mamy przejęte. Rzućmy tam dwa granaty. Załatwmy tego bombsida. Znaczy punkt, nie bombsida. Bombsida mamy właśnie w CS-ie. No i dostałem w plecy, bo gościa jest stał za ścianą. Właśnie to o to chodzi, że jak macie jakiś punkt przejęty, to warto właśnie czasami przykampić. Ja w tych gierkach za bardzo nie wiem, gdzie się ustawiać nawet, bo takiego oka aż sprawnego nie mam. Niektórzy są w stanie wyczaić, ludzie, każdy najmniejszy piksel. Ja to jak zawsze tutaj byłem tym raszującym. Podzwół granaty, dobra. A przejęte. Uciekamy tutaj do budynku. I może z tego budynku trochę pobronimy. Gdzieś tu jest gość. Dobra. Mamy go. Punktu A im tak łatwo nie oddamy. Oczyszczanie robimy szybkie. Ja ten punkt A będę pilnował. Pamiętajcie, punkt będę pilnował, to jeden to nam da zwycięstwo. O ty! Da się tu uciec? Da się, to są drzwi, dobra. Nie mogę znaleźć tych drzwi. Dobra, mamy gościa. Nie ma tak lekko, kolego. Mój drogi. Są moi sojusznicy na tym punkcie. Pod B nie podchodzą. Mamy punkt Charlie do ogarnięcia, ale
Tracimy cel Baker. Ale nie ma tam jak podejść na razie. Zabezpieczamy cel. Dobra, Baker mamy przejęty, musimy to wyczyścić. Wywiad puszczę od razu. Czy będzie jest wizja, gdzie są przeciwnicy? Obczajmy sobie. Jesteśmy na ostatniej prostej, żeby to ludzie ograć. Charlie już jest przejmowany, mamy przeciwników wyczyszczonych. Kurczę, jak oni teraz zaczęli nas tutaj łapać na tych punktach, nie? Ale chyba wygraliśmy. Nie, dobra, przejęli nam B. Jeszcze 12 punktów, mamy zwycięstwo tutaj. Więc czuję, że powinniśmy tutaj przycisnąć, rzućmy tam granata. Jeden granat, drugi granat. Odawiamy sobie punkty zdrowia. Nic z tego, ludzie, tutaj gdzieś jest przeciwnik, jest, dobra, mamy go po prawej stronie. No i co? No i powiem wam, moi drodzy, że pierwsza gierka w kodzie na kanale za nami. Vanguardzik, pierwsza gierka, ludzie, za nami. Jeżeli chcecie też pograć w Call of Duty Vanguard, to aktualnie każdy może pograć, bo jest open beta. Udało nam się wygrać meczek, osiągnięto limit punktów. Moja drużyna 200, wrogowie 165. Popatrzmy jeszcze na statystyki, jak nam się w tym meczu tutaj ułożyły. Ostatnie zabójstwo, no niestety to nie było nasze zabójstwo, ale fajnie było sobie pograć. 14-6, nie, do 15. Dobra, zdobyć mieliśmy 6, więc najwięcej zdobyć mieliśmy tutaj w naszej drużynie. I to był, ludzie, pierwszy mecz, jaki mieliśmy właśnie okazję zagrać tutaj w Vanguardzie na kanale. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zapraszam was też na kolejne materiały z Koda. A ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego, cześć wam.